głębi lasu w małej chatce paliło się światło. Z komina unosił się dym. To żółw przygotował obiad. Nagle do drzwi domku zastukał królik. Szukał schronienia, bo burza śnieżna zastała go w lesie. Witaj, żółwiu. Mogę przeczekać śnieżycę u ciebie? Oczywiście, króliku. Właśnie robię zupę. Uwielbiam zupy. Proszę, przyniosłem marchewkę. W pobliżu chatki przechodził jeleń. On też postanowił zapukać. Witaj, żółwiu. Ale ziąb. Mogę wejść? Oczywiście, jeleniu. Właśnie robię zupę. Kocham zupy. Proszę, przyniosłem leśne owoce. Lis dostrzegł w oddali dym unoszący się z komina. I on podszedł do chatki. Witaj, żółwiu, jak u ciebie cieplutko. Wejdź, lisie, właśnie robią zupę. Moje ulubione danie. Proszę, przyniosłem cebulę. Żółw, królik i jeleń posiekali cebulę i wrzucili ją do garnka. Cudowna woń spowiła cały las. Jedno po drugim zwierzęta przychodziły do chatki. Niedźwiedź przyniósł miód, wilk paprykę, jeż pory, a mysz pieczarki. Wszyscy razem kroili, siekali i wrzucali składniki do garnka. Teraz musi się chwilę pobulgotać, powiedział żółw, mieszając zupę drewnianą łyżką. Podczas gdy zupa gotowała się, zwierzęta nakrywały do stołu. Na zewnątrz wciąż szalała zamieć, jednakże w chatce wszyscy byli weseli. Opowiadali historie, śpiewali piosenki, tańczyli. Późną nocą wiewiórka zawołała. Od dawna tak dobrze się nie bawiłam. Trzeba to powtórzyć, zaproponował ochoczo niedźwiedź. Ależ koniecznie, zgodził się jeż. Wtedy z parującym garnkiem nadszedł żółw i powiedział. Zupa jest gotowa. Wszyscy zasiedli do stołu. Żółw częstował gości. Zupa pachniała wspaniale, a w lesie wciąż sypał śnieg. Zwierzęta chwyciły łyżki, zanurzyły je w talerzach, nabrały zupy i uniosły do pyszczków. Mniam! Przez chwilę panowała cisza. Pyszna! Zawołał jeleń. Jeszcze nigdy nie jadłem tak dobrej zupy, zapewniał borsuk. To jest to! Oblizał się dzik. To najlepsza zupa na świecie! Zawołali chórem. Żółwiu, w czym tkwi jej sekret? Zapytali zaintrygowani. Żółw mile połechtany odpowiedział. Przyjaciele, ja tylko zagotowałem wodę. Zwierzęta patrzyły na niego zdumione. Sekretny składnik to wy, stwierdził żółw. W głębi lasu w małej chatce paliło się światło. Z komina unosił się dym. Na zewnątrz było ciemno i wciąż padał śnieg. W środku panowała wspaniała atmosfera, a na stole stała najwspanialsza zupa na świecie. Składniki. Garść przyjaciół, kosz opowieści, pęczek uśmiechu, kilka kropel muzyki, iskra światła, szczypta ciepła, woda i warzywa. Sposób przygotowania. Zagotować wodę, posiekać składniki i wrzucić je do garnka. Gotować na wolnym ogniu, czule mieszając od czasu do czasu. Witajcie. Już po teatrzyku. A ja pomyślałam sobie, że chciałabym dodać parę słów dotyczących mojego wyboru. Właśnie tej publikacji, na której bazie mogłam stworzyć mój teatrzyk Cieni. Wiecie, ja zastanawiałam się dość długo nad wyborem takiej publikacji do mojego teatrzyku Cieni. I pomyślałam sobie, że to musi być coś takiego, co da nam wszystkim takie ciepłe i miłe odczucia. Coś kojącego. Ja w ogóle miałam taką potrzebę wyciszenia się, uporządkowania myśli. No i zaprezentowania dla Was warsztatów, które byłyby właśnie oparte na takiej wartościowej publikacji. Takiej, która niesie ze sobą pozytywne przesłanie i takiej, która... No wiecie, zostawia takie ciepło w sercu. Coś skrojonego na te dziwne i niespokojne czasy. No i właśnie wybór padł na najlepszą zupę na świecie. Nie chcę przejść od razu do końca, ale warto tutaj właśnie wspomnieć o tym, że na samym końcu zarówno
właśnie książeczki, a także mojej realizacji, jest podany przepis, a właściwie składniki na najlepszą zupę na świecie. No i takie składniki tak naprawdę każdy z nas ma. To słuchajcie, jest bardzo proste, ale zarazem też chyba bardzo trudne. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to naprawdę bardzo trudna sprawa. Bo generalnie chodzi o to, aby mieć czas. Czas i potrzebę bycia tu i teraz, spędzania tego czasu z naszymi bliskimi, przyjaciółmi i łapania tych wszystkich małych, drobnych, ale dobrych momentów. Realizacja posiada przede wszystkim, tak mi się wydaje, wartościowy przekaz, czyli takie wspólne celebrowanie chwil sprawia, że w ogóle wszystko smakuje lepiej. I przecież znamy to z własnego doświadczenia, że przebywanie razem to wzajemne współdziałanie, to siła, to przyjaźń. I tak sobie pomyślałam, snując refleksję nad tą zupą, że taka przyjaźń to jest coś bezcennego w dzisiejszych czasach. I my, ludzie kultury, również możemy to stwierdzić. Doping naszych widzów i Was, naszych drogich uczestników warsztatów, Wasze wsparcie, nieustająca pamięć sprawia, że my po prostu chcemy dla Was tworzyć. Może inaczej, ale być w nieustającym kontakcie z Wami. I to taka nasza wspólna zupa, wiecie, do której wszyscy rzucamy składniki. To przyjaźń, kochani. Dziękujemy Wam bardzo za nią. Trzymajcie się ciepło.